Tak, słucham. Siemanko, witamy na kanale WK Sklep. U nas na WK Sklepie, jak widać, panuje już atmosfera świąteczna. Coraz więcej zamówień, coraz więcej pracy. Chcielibyśmy się bardzo za to odwdzięczyć. Wpadliśmy na pomysł, że do kilku wybranych osób dorzucimy coś ekstra do paczek i porozmawiamy sobie z osobami, które u nas kupują. Może wyjść coś ciekawego, zobaczymy. No co, 3-4 osoby wybieramy, dzwonimy, zobaczymy, jak to się potoczy, pełen spontan. Pierwsza osoba, do której będziemy dzwonić, Julia. Aj. Poczta głosowa, ale może wrócimy do Julii. Odkładamy. Dobra, drugi telefon. Odbierze. Dzwonimy do Dominiki. I odbierzesz Dominika teraz, w tej chwili. Właśnie tak, sięgasz po słuchawkę. Tak, jeszcze sprawia ci problem telefon, już odblokowujesz i teraz, teraz mówisz. Tak, słucham. Co? Cześć Dominika. Cześć. Ja dzwonię z WK Sklepu, Pączek z tej strony. Gdzie? Z WK Sklepu dzwonię, kojarzysz sklep WK? Tak, nie zamówiłam paczkę. I mam pytanie, czy oglądasz taki kanał Ekipa WK, Warszawski Koks? Tak, mój chłopak ogląda. A, czyli paczka dla chłopaka, okej, okay, tak, my się przedstawimy. Słuchaj, jesteśmy tutaj założycielami sklepu i właśnie prawdopodobnie to twój chłopak nas ogląda, ale wpadliśmy na pomysł, żeby się odwdzięczyć za tak dużo zamówień w tym roku, że wybierzemy kilka osób, które u nas zamawiają produkty i dorzucimy im coś ekstra w ramach prezentu na święta. Co o tym sądzisz? Chyba jest okej, okay, co? Możemy ci coś dorzucić do paczki? Nie obrazisz się, no to dobrze. Nie, nie obrazię się. Dobra, co tutaj twój chłopak zamówił? Jest biała koszulka. No to ja zamawiałam dla chłopaka. Ty zamawiałeś dla chłopaka. Tak. A czym się kierowałaś? Wiesz co, Dominika, mi w tym zamówieniu brakuje białeczka. Nie wiem, czy twój chłopak nie korzysta z suplementów? Wcześniej korzysta, teraz jakoś nie wam. Myślę, że może być... Pasowałoby mu na przykład białeczko takie nowe, bułka cynamonowa albo Milky Way. Myślisz, żeby było smaczne któreś z tych dla niego? Te drugie może. Milky Way. Milky Way, tak. No to dobra, to od nas leci do zamówienia białko Milky Way. I jeszcze dorzucam opaskę, długopis też, gadżety. Od dzika. I tyle, i ci nie zawracamy głowy. Dobra. Dominika. Dziękujemy też bardzo za zamówienie. I nawzajem. Dziękuję. Dużo siły życzymy. No to dziewczyna. Fajnie, dobra dziewczyna. No. Dba o swojego chłopa. Zobacz, tutaj cały, naprawdę cały zestaw poszedł. Zamówienie ale... naprawdę spore. A co jest pierwsze w zamówieniu? Czarna koszulka Classic Slim. Nasz bestseller. Co byś nie robił, ta koszulka będzie się najlepiej zawsze sprzedawać. Czego nie zrobisz, czego nie wymyślisz? Kolorowe, takie, wycięte. Wy tego. Czarny slim. Ja chcę czarny slim, rozumiesz? Wybierz kolejną osobę. Dzwonimy do Mateusza. Mateusz też tutaj zamówił akurat sporo suplementów, więc ja myślę, że tutaj fajnie będzie dorzucić jakieś ubranie. Dzień dobry, Michał Wczorzak z tej strony. Ja dzwonię z biura odnośnie kontroli jakości WKSklep.pl. Czy dodzwoniłem się do pana Mateusza? Tak. Panie Mateuszu, ja mam pytanie, czy bomba klepie? Co? Ja mam pytanie, czy bomba klepie wystarczająco? Pytanie odnośnie kontroli jakości. Proszę pana, ja zamówiłem to przesyłkę do Niemiec i jeszcze tej przesyłki nie dostałem. Rozumiem. Ta przesyłeczka jest, to może wytłumaczę dlaczego dzwonię. Nie wiem, czy nas pan ogląda. My jesteśmy z Warszawskiej Koks ekipy. Teraz nagrywamy odcinek z naszymi widzami i po prostu chcieliśmy w ramach świąt dorzucić coś gratis do zamówienia. Z kim rozmawiam? Aktualnie z Owca Warszawski Koks. Także chcemy dorzucić coś ci do zamówienia właśnie od Mikołaja. No.
Ale co, czyli, ale bomby nie brałeś, jeszcze nie testowałeś? Nie, ja zamówiłem dwa białka, bombę z zestawem tam, z tymi witaminami i coś jeszcze, nawet nie pamiętam. A jesteś graczem? Grasz na komputerze? No, gram. No to dorzucamy jeszcze do zamówienia Limitlessika. To jest taka przedtreningówka dla graczy, można to tak nazwać. Zwiększa wydolność mózgu, IQ, to jest sprawdzone jak coś. Dobra. Owcy tak zwiększyło, że nie możemy się z nim równać już na inteligencję. Jeszcze dodamy ci koszulkę niespodziankę. Dobra, dzięki. No, dzięki bardzo. Trzymaj się. Na razie. Do widzenia. Pozdro. Na razie. Siema. Dobra, spróbujemy wykonać trzecią rozmowę. Teraz zadzwonimy do... Nie mam imienia. Zapytam o imię, to będzie ciekawe. Nie, jest po mailu. Do Szymona zadzwonimy. Czekaj. Numer. Szymi. Szymi. Ja już dzwonię. Saker. Dawaj, zacznij. Nie, co to? Ja nie umiem tak gadać. Cześć Szymon, Pączek z tej strony z WK. Mam pytanie, oglądasz nasz kanał? Tak, oglądam. Słuchaj, zdobyłem twój telefon, ponieważ złożyłeś u nas zamówienie na WK sklepie. Właśnie tutaj siedzimy całą ekipą. Siema! No siema. Masz chwilę na rozmowę w ogóle? Tak nie zapytałem, w sumie jest 14. No mam, no. Słuchaj, no mam do ciebie pytanko. Dlaczego tutaj w zamówieniu nie ma suplementów? Z pretensją, ty. Co? No nie wiem, no na razie się ubrano, czy wziąłem. Suplementy mogę sobie kiedyś zadać. A na przykład nie chciałbyś przetestować jakiegoś suplementu od nas, bomby przed treningówki albo białka? Bo słuchaj, mamy teraz taki odcinek, że dodajemy do paczki różne gratisy. No to może jakieś białko. Dobra. Ja sobie. Wiesz co, to ja ci dorzucam do paczki gratis białko bułka z cynamonem. Co ty na to? Może być. Może być? Może być, jak najbardziej. To super. No to masz od całej ekipy białeczko dodatkowo. I rośnij duży. Dzięki. A mogę jeszcze kogoś pozdrowić, jak to będzie na odcinku? Proste. Jasne. No te masz, już wiesz. Linia należy do ciebie, powiem tak. Możesz powiedzieć, co tylko chcesz. No co? Pozdrawiam Aleksę, Olka i Marcela. Oni będą wiedzieć, o kogo chodzi. Mhm. My również. To też pozdrawiamy. Pozdro. Ekipę. No. No dobra. A jaki odcinek ostatnio oglądałeś nasz? Przed chwilą właśnie oglądałem tą reklamę z niestrakowym prezentem. A ostatni odcinek chyba było 5 sekund. To nie będzie takiej reakcji w tym roku u ciebie. No, nie będzie. Na naszym odcinku, zajebiście. A ile w łapie siedzi? Około 34. O kurde, to wiesz co, to dwa białka ci wyślemy. Dwa białka ci wyślemy. Trzy wyślemy. Trzy. Co ty na to, żeby trzy białka ci wysłać? No to mogą być trzy, mi to nie przeszkadza. No dobra, no. To myślemy ci, żeby ci łapa rosła do 40. On chyba nie wierzy nam. A co byś powiedział, wiesz, jakby pod twoim domem jutro stanęła BMW X5 i to by była twoja własność. Od WK sklepu prezent. No to sobie w ogóle. To będzie banku. Bierzesz kapitan dynamik, wyszedł to. A robura masz gratis jeszcze. W bagażniku będzie siedział. Nie, bo ja tak testuję, wiesz, bo tak dzięki, tak bez emocji, słuchaj, a prawie odrzutowiec. Ja wciąż nie wierzę, że... I siłowo. Nie, chcieliśmy po prostu troszkę cię poznać, wiesz. Ja też zawsze chciałem poznać, ale do Warszawy trochę daleko. A sam na sensie do Sopotu to też. Możemy... A byłeś na naszym jakimś wydarzeniu? Nie byłeś, z tego co rozumiem. No nie byłem, czekam, że będzie coś bliżej mnie. Może wtedy się uda jakoś. Dobra, no jak
Nie musi już być bliżej, bo Robur jest od jutra twoim prywatnym kierowcą i cię zawiezie. Tak. Zawiezie cię na najbliższe wydarzenie. No tak, zapomniałem. No, a suplementy przyjdą w tygodniu. Dodatkowo. Dobra, no nie męczymy cię już. No. Nie wiem, czy nam wyszło, czy byliśmy śmieszni. Nie, no. Nie, ludzie zweryfikują. Tak średnio, ale fajna paczka. Humor 5 na 10, ale najważniejsze, że zrobiliśmy niespodziankę. Humor jest poprawiony teraz zdecydowanie. Kolejny telefon, zobaczymy, jak Ania zareaguje na naszą świetną inicjatywę. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł z tej strony, ja dzwonię z wksklep.pl. Zamawiała Pani u nas paczkę, to się zgadza? Tak. Ja chciałbym zapytać, jak Pani, czy jeżeli mogę zająć chwilę oczywiście, jak Pani wrażenia w związku z procesem zamówienia, realizacji w naszym sklepie? A do paczki zamawiałaś dzisiaj, tak? Już patrzę. Tak, 2 godziny temu. Zgadza, wszystko w porządku. O super, to... Klarowne, jasne, wszystko i może... Dziękuję bardzo. Bardzo pomogła Pani nam w optymalizacji procesu. W zamian chciałbym zaproponować dodatkowo bombę z WK Sklep gratis. O super, super. Dziękuję Ci jeszcze. Proszę bardzo. Nie da się ukryć, zawsze fajnie, fajnie do tego się robić, jest to bardzo miło dla klienta. No to świetnie. Teraz tak na poważnie. Oczywiście z kontrolą jakości troszkę żartowałem, nie wiem, czy było, można wyczuć to. Pani już widziała taki żart, no, ale posiedzi pewnie. Kręcimy właśnie odcinek, w którym rozdajemy prezenty naszym klientom i to właśnie dlatego postanowiliśmy dodać do paczki bombę. Aha, no dobra. Tak sytuacja wygląda. Ale mam pytanie, czy pani zamawiała dla syna, czy dla chłopaka? Proszę, wszystko potrafi się wyczyć. Nie, dla syna nie będę ukrywała, syna 17 lat, więc on mi powiedział o naszym sklepie, tylko powiedział, że właśnie tam to chciał. Super. Różne rzeczy. To proszę pozdrowić syna. A syn robi masę, czy redukuje? I jedno i drugie ma się uczyła, teraz mam tylko z tego, co się orientuje. Okej, ale jest raczej taki z natury chudszy? Czy... Bym powiedziała, że normalny. Normalny, no dobra. Ta N-ka może być za duża? Nie, ja po prostu, okej, jak masę robi, to ja jeszcze oprócz bomby dorzucę jeszcze kreatynę, jak on robi masę. To jeszcze książeczkę dorzucamy w formie papierowej, żeby nie trzeba było drukować. A, to dzięki bardzo. To w takim razie o was chłopaki muszę przeczytać coś więcej, tak? Żebym się zorientowała, z kim faktycznie gadam. Pamiętam. No dobra. A dziś kiedy będzie wysyłka? Nie wiecie jeszcze. Dzisiaj u nas dzisiaj zawsze będzie. Dzisiaj. No dobra. No dobra. Nie zajmujemy pani czasu. Dziękujemy bardzo za rozmowę i dużo siły dla pani i dla syna. Tak, dzięki. Zacznij pani myślę, ogień i spontanie. To faktycznie. To proszę sobie bombę łyknąć. No Jezus, wy do mnie mówicie hasła i normalnie. To się tak starocznie. No dobra, ale przyjdzie bomba, to zobaczę, co to jest. Odmycie okien i dalej. Dobra. To dzięki bardzo. Nie wypalić okien. Dobra. Dobra, to dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, mieliśmy małą awarię. I tutaj Michał Owczarzak zawsze negował A6300. I musi coś się wydarzyć, żeby stracić zaufanie do A6300. No i coś się takiego wydarzyło. Była bardzo fajna rozmowa z przemiłą panią, matką wspaniałego syna. Niestety A6300 postanowił, że akurat na tą rozmowę się wyłączy. No ale lecimy dalej. Dalej naiwni. Głupi naiwni, że się nie włączy. Rzucamy lasso. Albo rydba, nie? Dzień dobry, Michał Owczarzak z tej strony. Ja dzwonię z biura kontroli jakości wksklep.pl. Czy dodzwoniłem się do pana Damiana Łyszko? Tak. Panie Damianie,
Chciałem zadać kilka pytań odnośnie witryny WKSklep.pl, z której pan dzisiaj składał zamówienie. Czy mogę zadać? Czy mogę zabrać kilka chwil? Panie Damianie, dlaczego zdecydował się pan kupić skakankę? Chciałem się trochę poruszać po prostu. To bardzo dobrze. To ja z tej okazji chciałem przekazać w prezencie fundamenty odżywiania i treningu siłowego od nas książeczkę gratis, żeby poczytać sobie o cardio, o treningu siłowym, jeżeli pana znajdzie taka ochota. Dobrze, super, bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze coś, drugi konsultant Paweł chce wtrącić. Słucham, Pawle, możesz powiedzieć. Dzień dobry, z tej strony kontroler jakości Paweł. Mam pytanie, czy jest pan zadowolony z kontrolera jakości numer 1? Dziękuję bardzo. W zamian chciałbym panu podarować bombę z WK Sklep. Dziękuję. Dzień dobry, tutaj Robert Orzechowski. Czy był pan zadowolony z obsługi konsultanta numer 2? Byłem. Dobrze, w takim razie dorzucam panu do zamówienia sos jagodowy 0. Dobra, już nie będziemy dalej lecieć. Cześć Dominik, nie wiem czy nas oglądasz. Damian, przepraszam. Oglądam. Okej, dzwonimy, ekipa WK, nagrywamy odcinek na WK Sklep. Z okazji Mikołaja, z okazji świąt chcieliśmy po prostu naszym klientom dać coś więcej. No i to, co mówiliśmy, nie wszystko było żartem, bo oczywiście wysyłamy do ciebie dodatkowo fundamenty, bombę i sos jagodowy, ale ta obsługa jakości była żartem. Zwłaszcza twoja. Zamówił skagankę, a ty na to książkę. Co to w ogóle jest za połączenie, ty? No. Dobre oczywiście, ale... Także tyle. Nie wiem, czy możesz rozmawiać, czy jesteś w szkole, w pracy? No, aktualnie jestem w domu. Okej. Okay. O, to dobrze. To fajnie. A powiedz mi, od kiedy nas oglądasz? Powiem wam, że niedługo. Nowy widz, fajnie. A pierwszy film pamiętasz? Oj, chyba nie. Nie powiem ci. A tak mniej więcej, nie wiem, ktoś ci powiedział o nas, czy sam natrafiłeś na YouTubie? No, powiem wam, że słyszałem się tutaj o was, ale jakoś tak nie miałem za bardzo czasu, żeby oglądać. I później miałem trochę wolnego, jakoś tak oglądałem. To później czasem okazało się, że pierwszy do dnia idealnie oglądałem odcinki po kolei, także trochę nadrobiłem, że tak powiem. Pewnie dzikloga. Czyli jeden odcinek obejrzałeś w sumie. No nie, parę odcinków. Parę odcinków, no dobra. Czyli nie słuchaj, no nie będziemy cię męczyć. Paczka zostanie doręczona z prezentami. Jutro z prezentami. Ho, 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 dużo siły, dużo masy, dużo rzeźby, czego tam sobie zapragniesz, dużo zdrowia, żeby móc realizować te cele i wszystkiego dobrego. Dobra, no to ostatni telefon, myślę, żebyśmy zrobili ostatni telefon, żeby Robur wykonał telefon ostatni. Wybierzemy osobę i poprowadzisz całą rozmowę, co? Czemu ja? No bo jeszcze nie prowadziłeś rozmowy. No ja się wstydzę. Dobra, dawaj. Po wczorajszym? Już nagrywałeś. Top color. Shot color jesteś. W następnym odcinku, ja. Nie, no dawaj. Shot color. 100 tysięcy lajków. Ile lajków chcesz? Robur, do pani Justyny. Chcesz? Ile tylko chcesz? Powiedz ile i w kolejnym zadzwonisz. 30 tysięcy. Ale na WK sklepie nie będzie tyle. Oj, jak nie będzie? Jebać też nie bierze. Brzmi rozsądnie. Słucham? Cześć Rafał, cieszy się, że dzwonię do ciebie? Słucham? Owca WK z tej strony. Razem z ekipą WK. Siemanko. Cześć. A dzwonimy tak do klientów, dajemy prezenty, bo święta. Widzimy, że zamówiłeś naszą nową bluzę College z nowej kolekcji. XL-eczka. A co powiesz, żeby czy ta granatowa ci się podoba też? Wiesz co, spoko jest ogólnie. Ale dwie bluzy to może za dużo. No może za dużo, może ja źle myślę. Rafał, no? Ja mam do ciebie pytanie, bo nie wiem, nie śledziłem cię tak za bardzo w ciągu roku, jestem Mikołajem. I może sam powiedz, czy wolisz gratis coś z suplementów, czy z ubrań?
Gratis, takie głupie słowo. Na prezent od Mikołaja. To chyba był ubrany. Tutaj jakieś, nie przyjdzie na razie, domalać, czy nie ma przeciwko, tak wiesz. Staram się wszystko, co mogę zjechać. Mhm. Także. A taka pierwsza myśl, która wpada do głowy, jak myślisz o jakimś jeszcze ubraniu? Co, może t-shirtik jakiś? Okej, no to nawet ze dwa t-shirtiki do ciebie wyślemy w ramach prezentu od WK Sklepu. A, super, dzięki. Nie spodziewałem się. Znajomy głos przez telefon, ale nie poznałem. Poczekaj. Czy twój ulubiony kolor to czarny? Koszulek? Widzę czarno-biały dzik. Rozmiar XL. W porządku, w ogóle tak mam pytanie. XL będzie na mnie ok? Ja mam tak 1,90 m wzrostu, 95 kg. Będzie ok, dobra. Będzie idealna. To jak ja mniej więcej wymiary. To Gitel będzie. To dwa klasyki jakieś wyślemy. No dobra. I opaseczka. A słuchaj, Rafał, ile nas już oglądasz? Wiesz co, no tak z 2 lata. A pamiętasz pierwszy film? Pierwsze starcie z nami? Kurczę, nie pamiętam. A pamiętasz, czy ktoś ci powiedział o nas, czy sam jakoś w czeluściach YouTube'a po prostu? Wiesz co, sam jak zaczynałem jakby troszkę tak się zagłębiać w tematy siłowni, to po prostu, no tak wyczekiwałem różne rzeczy właśnie od naszych treningów, szczerze mówiąc to bardzo dużo korzystam z waszych rad i miałem chociażby problemy z tymi barkami i się okazuje, że zmieniłem technikę właśnie do pisania i mi to pomogło, przez te bóle jakby ustały. Także, no ciepłą robotę robicie. No to fajnie. Zamurowało nas. A, bo ty ćwiczysz rekreacyjnie, mówiłeś? Tak. Wiesz co, ja miałem ogólnie taki problem, bo uprawiałem tych 5 lat czasowo i przestałem po prostu jeździć. No, zacząłem tam pracę, takie rzeczy. Przytyło mi się sporo i zrzuciłem do 90 kg i w tej chwili tak buduję. Miałem taki cel na ten rok, takie 100 kg na klatę. Udało mi się to pod koniec września. A w tym roku chciałbym, na razie tak ćwiczę troszkę luźniej. Do świąty wcześniej chciałem tak progres zrobić siłowy, właśnie tak do skutku biegać na klatkę, a też może popróbować w przysiadach mocniej, ale to jeszcze się bardziej na tym nie zastanawiałem. No to wiesz, jak masz takie cele, to ja jeszcze bym ci dorzucił kreatynkę, przynajmniej. Może się skusisz, przebadany suplement. Bezpieczny, także jeszcze kreatynka będzie, jak nie to będzie na półce, ale myślę, że się skusisz. Dzięki ci, kurczę. O, fajnie, że dzwonicie tak jak prowadzicie, bo trochę mnie to zmurowało. Rafał, czy to by oznaczało, że się cieszysz? Tak, bardzo. Dobra, no to dzięki, trzymaj się, paczuszkę wysyłamy jak najszybciej z prezencikami i życzymy dziękuję progresu. Dziękuję. I po powodzenia życzę w dalszej w rozwoju wszystkiego. Dzięki. Dziękujemy. I wzajemnie. Zaskoczyła mnie naprawdę reakcja, że nie daliśmy białka, tylko z koszulek, nie? Że z koszulki się można cieszyć no. W tych czasach. Że nie musi być samochód. Ej, ogólnie owca dzwoni i mówi tak, cieszysz się, że dzwonię? Że w ogóle bez, jeszcze nie powiedziałeś, nie? Jakiej sprawy. Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie dzwoni i tak zaczyna rozmowę. Ty nie masz pojęcia kto to. Ale no to właśnie o to chodziło, żeby ja to wiem, było. Ale tak wyobraziłem sobie, że jestem nim. Teraz ktoś do mnie dzwoni i tak mówi, nie? Mówię, kurwa, co jest? To kończymy odcineczek, nie? Chyba skończymy. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy wszystkim przede wszystkim za złożone zamówienia. Chcielibyśmy częściej robić takie niespodzianki, jak starczy czasu. Myśleliśmy w tamtym roku, nie, kiedy to było, kiedy jeździliśmy z paczkami do ludzi. Dwa lata temu. No, fajnie. Możecie pisać właśnie propozycje akcji, jakie moglibyśmy zrobić ciekawe, bo na tym kanale właśnie jest na to miejsce, a my będziemy działać. I myślę, że będziemy musieli bardziej wieczorową porą dzwonić, żeby wszyscy mieli czas. Albo w piątek o 24. Już najpierw ktoś bardziej, wiesz, może być rozmowa. Też mogą być wtedy ciekawe rozmowy, serio. Ej, zróbmy to. Pomysły się jakieś znajdą. Myślę, że to tyle. Nawet ja nie proszę o łapki w górę, bo będzie ich w chuj.
Dzięki Roborowi. Już poprosił. Prawdopodobnie będzie ich 200 tysięcy. Że Robor robi wszystko. No 30 tysięcy robię, każde życzenie wasze spełnię. To piszcie wasze życzenia w komentarzach na dole, żeby mieć pomysł na to, co ma Robór robić. A to nawet wiesz, że my nie wymyślimy ich, tylko będą jeszcze gorsze niż my byśmy wymyśleli. No. I wiesz, widzowie decydują, co robię przez 24 godziny. Robercik.